Szósty powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego i uważam ten ruch za fałszywy, to jest postać Ellen White, prorokini fałszywej. To jest szósty powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego. Adwentyst dnia siódmego wierzy, że Ellen White była prorokinią. I tutaj należy rozważyć kilka cytatów z ich pism. I jedno to będzie cytat z De La Field, Ellen White i Adwentyści Dnia Siódmego i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. I tutaj mamy taką wypowiedź. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że pani Ellen G. White, G to jest chyba od Gold, wykonywała prawdziwy dar proroczy. Wierzą, że Bóg łaskawie przemawiał do niej w boskich objawieniach i przez nią wysyłał natchnione przesłania do swojego kościoła. I dalej cytat z tej książki adwentystycznej. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ma wobec niej dług jako duchowego przywódcy oraz pionierskiego, budowniczego i przewodnika. Większość działań kościoła związanych z pozyskiwaniem dusz od samych jego początków przywódcy otrzymywali wskazówki z tego, co uważali za prorocze spostrzeżenia tej sługi Bożej. Koniec cytatu. Druga pozycja, The Spirit of Prophecy Treasury Chest, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć, ale jest to adwentystyczna pozycja, książka. Duch Święty, cytuję, Duch Święty, który natchnął Mojżesza, Pawła i Jana, natchnął również siostrę White. Natchnienie proroków to jedno. I to jest takie bardzo mocne stwierdzenie. Kolejny cytat, też z adwentystycznej pozycji. Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. Książki, to jest cytat, książki Ellen White zostały przyrównane także do teleskopu, który znacznie powiększa wizję Bożych planów objawionych w jego słowie. Kolejny cytat. Prophetic Guidance, przewodnik proroczy, chyba tak należałoby to oddać. Lekcja 16. Poselstwa te, to jest cytat z tej broszury, jak wierzymy, powinny być wiernie przestrzegane przez każdego wierzącego obok Biblii i w związku z nią powinny być czytane i studiowane. Rzucają one światło powodziowe na święty zapis. Kolejne cytaty. Prorocze wskazówki. Lekcja 18. I cytat. Konsekwencja wymaga akceptacji pism ducha proroctwa, pisanego z dużych liter ducha proroctwa jako całości. Nie możemy usprawiedliwić przyjęcia części i odrzucenia części. Na przykład akceptowanie jednej z książek pani White o charakterze dewocyjnym przy jednoczesnym kwestionowaniu tego, co napisała na temat doktryny moralności czy standardów zdrowotnych, jest tak naprawdę akceptowaniem jednej części i odrzucaniem innej. No więc widać od razu w tych cytatach, jak mocno są uzależnieni od tej pani. Co mówi Biblia? Pani White, po pierwsze, pani White nauczała doktryn, które odbiegają od objawienia Nowego Testamentu. I tutaj warto przypomnieć sobie, jak brzmi Izajasza, 8 rozdział. Izajasz, 8 rozdział, 20 werset. Do zakonu raczej i do świadectwa, ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy. Dosyć mocno uzależniony od staropolskiego ten tekst, więc ja pozwolę sobie go przytoczyć ze współczesnego przekładu warszawskiego. I to jest Izajasza 8:20.
A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Także list do Rzymian 16:17. List do Rzymian, 16 rozdział, 17-18 werset. A proszę was, bracia, abyście dawali baczność na tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, której wyście się nauczyli, i unikajcie ich, albowiem tacy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi, swemu. I pięknymi słowami i wymową serca prostaczków uwodzą. Rzymian 16:18. Fakt, że jakaś grupa posiada wiele prawdziwych doktryn, nie oznacza, że mamy przeoczyć jej herezję. Fałszywe imitacje chrześcijaństwa zawsze charakteryzowały się mieszaniną prawdy i błędu. Heretycy z Galacji byli najwyraźniej ortodoksyjni w większości swoich doktryn. Nie mamy powodu, by sądzić, że byli oni cokolwiek innego niż ortodoksyjni w kwestii Trójcy Świętej, bóstwa Chrystusa, zmartwychwstania i natchnienia biblijnego, ale fakt, że dodawali do Ewangelii Pawła, sprowadził ich na miejsce, sprowadził na nich boskie przekleństwo. I to czytamy w Galacjan, pierwszy rozdział, 8-9 werset. Galacjan, pierwszy. Rozdział 8:9 brzmi tak, ale jeśli byśmy nawet my albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię niezgodną z tą, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przedtem powiedzieli, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam kto opowiada Ewangelię niezgodną z tą, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. W rzeczywistości byli oni tym bardziej niebezpieczni, z powodu swojej pozornej ortodoksji. Trucizna na szczury jest co najmniej w 95% nieszkodliwa. List do Rzymian 16, rozdział 17, werset. Rzymian 16:17. Przed chwilką mieliśmy przywilej czytać to. Przypomnę. A proszę was, bracia, abyście dawali baczność na tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, której wyście się nauczyli, i unikajcie ich. Ostrzega nas ten fragment z Rzymian 16:17, abyśmy oznaczali i unikali tych, którzy powodują podziały sprzeczne z nauką, której się nauczyliśmy. Adwentyzm dnia siódmego jest temu winny. On uczy czegoś innego niż Słowo Boże. Powodują oni podziały sprzeczne z apostolską nauką o śmierci, o przestrzeganiu sabatu, o piekle, o służbie Chrystusa w obecnym wieku, o prawie mojżeszowym, o miejscu kobiety w kościele, o apostolskiej nauce, o dniach ostatnich i innych. Także drugi argument dotyczący Ellen White. Ellen White sama była ze sobą w sprzeczności, była hipokrytką. Przeczyła sama sobie i była hipokrytką. I tutaj jest taka pozycja. Lektury nieobowiązkowe, szkice z lektur nieobowiązkowych. Tam jest pełno zestawień sprzecznych wewnętrznie świadectw tego, co powiedziała Ellen White. Jak to są sprzeczne rzeczy między samymi jej wypowiedziami i Pisma Świętego. Ale tutaj przytoczę dwa przykłady. Nauczała, że kobiety powinny powstrzymywać się od noszenia biżuterii. I tutaj cytat. Testimonies, tom trzeci. Świadectwa, tom trzeci. Ubierać się prosto, to jest cytat z tego,
powstrzymując się od pokazywania biżuterii i ozdób wszelkiego rodzaju, jest zgodne z naszą wiarą. Taki cytat. Ellen White nie stosowała się do swoich własnych nauk. Nosiła biżuterię, w tym broszki, drogie spinki z białymi kamieniami i łańcuszki. W Did Ellen White Wear Jewelry as Cleveland i The Anderson dokumentują ten fakt. I to można by znaleźć sobie, wygooglując tą stronę. I Ellen White uczyła, że fotografia to bałwochwalstwo. Cytat z Messages to Young People, czyli poselstwa do młodych ludzi. White, autor. Cytuję. To robienie i wymiana zdjęć jest gatunkiem idolatrii. Szatan robi wszystko, co może, by zaćmić niebo z naszego widoku. Nie pomagajmy mu, robiąc obrazkowe bożki. Koniec cytatu. Pani White często siadała do zdjęć wbrew swoim własnym naukom. Po trzecie, trzeci argument mówi mi ze Słowa Bożego, że kobiety nie powinny nauczać ani uzurpować sobie władzy nad mężczyznami. Bóg powołuje mężczyzn, a nie kobiety do prowadzenia kościołów, zgromadzeń. 1 Tymoteusza 2,11 mówi o tym wyraźnie. 1 Tymoteusza 2, rozdział 11, werset. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu. Nie było apostołów płci żeńskiej, a kobiety nie mają kwalifikacji do bycia właśnie funkcji takiej. Bo na przykład 1 Tymoteusza, opisujący nam cechy z kolei biskupa starszego, bo wtedy w pierwszym wieku takowi byli, to 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 1 i 2 werset, zaczyna od tego, że wierna to jest mowa, jeśli kto biskupstwa żąda, dobrego dzieła żąda, ale biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony. No żadna dziewczyna nie może być mężem jednej żony. Trzeźwy, roztropny, przyzwoity, gościnny, ku nauczaniu zdolny. Także Tytusa, 1 rozdział, 5-6 werset. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze pozostaje, przyprowadził do porządku i stanowił starszych po miastach, jakim ja ci był rozkazał. Jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie będące pod zarzutem rozpusty albo nieuległości. Mężem jednej żony może być mężczyzna. Ellen White żyła w bezpośredniej opozycji do tych nakazów. Była wiodącą postacią w rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przemawiała do wielkich tłumów mężczyzn. Czwarty argument przeciwko Ellen White. Prawdziwy dar proroczy miał ustać, gdy jego cele dla tego wieku zostały wypełnione. I tak mówi nam przecież pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział 8-10. Pierwszy list do Koryntian, 13:8-10. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa zniszczą, choć języki ustaną, choć umiejętność w niwecz się obróci,
Albowiem w części znamy i w części prorokujemy, ale gdy przyjdzie doskonałość, wtedy to, co jest w części, wniwecz się obróci. Czyli widzimy, miłość nigdy nie zawodzi, ale jakiekolwiek proroctwa są niedojrzałe, jakiekolwiek języki są uciągnięte, jakakolwiek wiedza zniknie. Częściowo bowiem wiemy i częściowo prorokujemy, lecz gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy zniknie to, co jest po części. I kontekst pierwszego listu do Koryntian, rozdział 13, dotyczy darów duchowych. Cała część od rozdziału 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian zajmuje się tym tematem. Pierwszy Koryntian 13, od 8 do 10, odnosi się do darów objawienia, proroctwa, wiedzy i języków, przez które Bóg przemawiał, czas przeszły, przemawiał do wczesnych kościołów. Dary te miały przeminąć po wypełnieniu ich boskiego celu, tak jak przeminęło wiele innych elementów Bożego programu na wieki. Skoro Biblia mówi, że proroctwa takie celowane ustaną, to kiedy się to stało? Odpowiedź znajduje się w liście do Efezjan 2:20. Efezjan 2:20 mówi: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Werset ten grupuje proroków i apostołów razem i mówi, że to oni położyli fundament pod Kościół, głosili Ewangelię, zakładali pierwsze kościoły i pod boskim natchnieniem pisali pisma Nowego Testamentu. Ich praca była wtedy kompletna. Fundament został mocno położony, a oni nie byli już potrzebni. Tak jak nie ma dziś apostołów, nie ma też proroków. Nie ma dziś apostołów w sensie wczesnego kościoła i nie ma też proroków w sensie otrzymywania i przekazywania objawienia. W tym sensie proroctwo ustało. I Ellen White nie mogła mieć nowotestamentalnego daru proroctwa, ponieważ dar ten ustał wraz z odejściem apostołów i proroków oraz zakończeniem prac nad Biblią. Wiara chrześcijańska została raz na zawsze przekazana świętym za dni apostołów. Mówi nam to przecież Judy, trzeci werset. List Judy, trzeci werset. Najmilsi, usilnie pragnąc pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z napomnieniem, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Nie należy jej dodawać, nie należy nic zmieniać. Należy raczej o nią walczyć. Duch Święty dał wszystko, co jest potrzebne, aby człowiek Boży był doskonały, wyposażony we wszystkie dobre uczynki, bo tak mówi nam drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział, 16 werset. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu, w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, wyćwiczony. Odnosi się to do ukończonego Pisma Świętego, a na ostatnim rozdziale księgi została umieszczona pieczęć ostrzegająca wszystkich ludzi przed twierdzeniem, że mają jakieś nowe lub świeże słowo od Boga. To możemy przeczytać w 22 rozdziale. 22 rozdział, 18-19. Świadczę bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej,
Jeśli kto przyda do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. I jeśli kto ujmie ze słów księgi proroctwa tego, ujmie też Bóg z udziału jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co napisane w tej księdze. Czy pani White dodawała do rzeczy zawartych w Biblii? W jednej tylko wizji, która znajduje się w książce Wczesne Pisma, dodała następujące rzeczy. Powiedziała, że włosy Jezusa są kręcone i mają długość do ramion, że jego trąba jest srebrna. Powiedziała, że potrzeba 7 dni, aby wstąpić do nieba. Opisała pnie drzew z przezroczystego złota, owoce, które wyglądają jak złoto zmieszane ze srebrem, domy, które mają wygląd srebra podtrzymywane przez filary zastawione perłami, a także półki ze złota, pola kwiatów maluczkich ze skrzydłami, stoły z kamienia z wyrytymi 144 tysiącami oraz srebrny stół o długości wielu mil. Powiedziała też, że Bóg zaoferował szatanowi ułaskawienie, tak jest w Great Controversy, czyli Wielki Bój, że wąż miał skrzydła, to w jej pozycji dary duchowe, spiritual gifts, że twarz Enocha promieniowała światłem, to spiritual gifts, że aniołowie, którzy złote karty mają ze sobą. I nie ma wątpliwości, że wizje Ellen White dodawały się do proroctw biblijnych, dodawane były. Ci, którzy odmawiają przyjęcia Biblii jako ostatecznego Słowa Bożego na ten wiek, zawsze otrzymują inne słowo poprzez fałszywe wizje i proroctwa. Adwentyzm dnia siódmego jest produktem tego wielkiego błędu. Także piąty argument za tym, że Ellen White należy odrzucić, jest taki, że przepowiednie Ellen White nie spełniły się. I to Słowo Boże z Księgi Drugiego Prawa 18:22, czyli piąta Księga Mojżeszowa, osiemnasty rozdział, 22 werset. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. W książce Seventh Day Adventism and the Writings of Ellen White Mark Martin dokumentuje wiele fałszywych przepowiedni, które zostały opublikowane przez panią White. Należą do nich m.in. Stara Jerozolima nigdy nie została zabudowana. I tutaj cytat z wczesnych pism. Widziałem też, że stare Jeruzalem nigdy nie będzie zbudowane i że szatan robił wszystko, aby teraz, w czasie zgromadzenia, wprowadzić umysły dzieci pańskich w te rzeczy. W rzeczywistości stara Jerozolima jest intensywnie zabudowywana od czasu narodzin nowoczesnego państwa Izrael w 1948 roku. Adwentyści żyjący w 1856 roku zobaczyliby powrót Jezusa. Tak twierdziła Ellen White. W maju 1865 roku Ellen White oświadczyła na spotkaniu w Battle Creek w stanie Michigan, że niektórzy obecni pozostaną na ziemi, aby zostać przemienieni przy przyjściu Jezusa. Testimonies for the Church. Taki cytat zawiera. Kolejna rzecz, którą zapowiedziała Ellen White, Anglia miała rzekomo zaatakować Stany Zjednoczone.
I to jest napisane w świadectwach dla Kościoła, czyli adwentystycznej publikacji. A kiedy Anglia wypowie wojnę, wszystkie narody będą miały własny interes do obsłużenia i będzie ogólna wojna, ogólne zamieszanie. Ten naród, Stany Zjednoczone, będzie obrócony w proch albo upokorzony w prochu. W rzeczywistości od tamtej pory Anglia nie wypowiedziała wojny, a miała to wypowiedzieć w tamtym okresie, a Stany Zjednoczone nie zostały poskromione w pył. Jak pamiętam, gdy kilka razy byłem w kaplicy Adwentystów Dnia Siódmego w Jeleniej Górze, to tam akurat w takich luźnych rozmowach był poruszany ten temat, że Stany Zjednoczone znikną pokonane. I wtedy akurat była to końcówka komunizmu. Co było ciekawe, to Związek Radziecki się rozpadał, a Stany Zjednoczone wtedy nie. Choć zgodnie z tymi zapowiedziami miało się to stać przed 2000 rokiem. Ale to akurat była energia, która wtedy tam krążyła, nie związana z Ellen White. Natomiast no, to pokazuje pewnego rodzaju tendencje, które Ellen White usprawiedliwiła w tym ruchu.